Chciałabym zadać pytanie odnośnie akcji właśnie Udar. Czas jest śmiertelnie ważny. Co skłoniło Pana do wzięcia udziału w tej akcji? Chciałem powiedzieć, że do wzięcia udziału w tej akcji nikt mnie nie przekonywał zbyt długo. Tak naprawdę może przez to, że miałem przypadek w swojej rodzinie dwukrotnie. Osoby chorowały na tę chorobę. W jakiś sposób bardziej byłem zainteresowany akcją i chęcią uświadomienia ludziom, jak ważna jest ta choroba i dotycząca tak naprawdę coraz większej ilości osób społeczeństwa naszego. Ważny jest ten czas 4,5 godzin, który tak naprawdę mamy po tym, jak występują pierwsze objawy i ten czas na udzielenie fachowej pomocy, przetransportowanie tej osoby do szpitala, czy do miejsca, w której ta pomoc zostanie udzielona. Był pokazowy przejazd Pana. Bardziej traktował to Pan właśnie jako zabawę, czy jako też jakąś formę treningu, bo wiemy, że w czasie właśnie takim letnim na tych rolkach to znaczy, trenują tenisiści, tak? Był to przejazd symboliczny, tak? Na tą chwilę pasaż tutaj zmienił się w ulicę Udarową i tak naprawdę chcieliśmy zwrócić uwagę po raz kolejny na czas, tak? Ten czas, jak dobrze pamiętam, w Soczi też był bardzo istotny w moim przypadku. 3000 sekundy pokazują, że to jest dużo i mało. W tym wypadku, tutaj, jeżeli chodzi o udar, mamy 4,5 godziny. Wydaje się to duża ilość czasu, ale tak naprawdę jak nie znamy objawów udaru, czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że może to być udar i nie zareagujemy odpowiednio szybko, to nie ma tego. Dziękuję serdecznie. To tak naprawdę nie potrafimy sobie uświadomić, jak ten czas jest istotny i to, że to od nas wiele zależy. Dobrze. To wrócę do właśnie sukcesów w Soczi. Czy było Panu ciężko po powrocie do kraju? Czy duża popularność Panu przeszkadza? Tak naprawdę po powrocie do kraju, powrót do kraju jak gdyby uświadomił mi, jak wielki to był sukces, tak? Moje życie zmieniło się o 180 stopni, na niektóre rzeczy nie byłem zupełnie przygotowany. Dziękuję. Na niektóre rzeczy po prostu nie byłem przygotowany. Pewne rzeczy układam do dnia dzisiejszego, pewne rzeczy zaskakują mnie nadal, tak? I tego czasu właśnie jest coraz mniej, tak? Ja chciałbym go wykorzystywać jak najlepiej. Nie tylko ten czas poświęcony na sport, ale właśnie udział w takiej akcji, myślę, że uświadamia społeczeństwu, że to są ważne rzeczy, tak? Że szczególnie kiedy czas ma wpływ na nasze życie, tak? Bo tutaj, jeżeli czas miał wpływ tylko na moją karierę, tak naprawdę na sukces sportowy, to jest zupełnie co innego, a jeżeli ma to wpływ na nasze życie, to jest, myślę, że najważniejsze. Dokładnie. Czy motywacja jeszcze większa jest przed sezonem po zdobyciu tego złota? Powiem szczerze, że z tą motywacją bywa różnie. Czasami jestem zmotywowany jak gdyby na 100%, a czasami tej motywacji brakuje. Przede wszystkim trzeba jak gdyby znaleźć tą granicę między odpoczynkiem, pracą i rodziną. I rodziną. Wiadomo, że te wszystkie obowiązki i tych obowiązków jest coraz więcej. Po prostu żeby dalej z pełnym zaangażowaniem robić to, co się lubi, realizować swoje pasje. Dobrze. A czy po tym sukcesie właśnie w Soczi polskich panczenistów i panczenistek czujecie Państwo takie wsparcie większe od sponsorów, od związku? Powiem szczerze, że zainteresowanie ogólne moją osobą jest bardzo duże, tak? Jeżeli chodzi o sponsorów, nadal jest bardzo ciężko. Ja szczęśliwie podpisałem umowę z
firmą z mojej okolicy, lokalną, tak? Z okręgową spółdzielnią mleczarską, która mnie jeszcze wspierała przed medalem olimpijskim. Dla mnie było to bardzo ważne, bo dało mi spokojny trening i spokojną głowę w przygotowaniu do igrzysk. A bezpośrednio po igrzyskach wydawałoby się, że sukcesy dadzą nam taki napęd, że po prostu sponsorzy będziemy mogli bardzo przebierać się jak gdyby w propozycjach, a tak wcale nie jest. O każdego sponsora trzeba walczyć w jakiś sposób. No nie jest tak kolorowy, jakby się mogło wydawać. A czy zauważył Pan jakieś owoce tego sukcesu, czyli nie wiem, budowanie nowych torów w Warszawie ma ponowno powstać kryty? Ja cały czas powiem szczerze, że czekam, że tak powiem, na obietnice, które składali ministrowie, panowie, którzy są decyzyjni w tym temacie. I chciałbym, żeby ten tor zaczął stawać fizycznie, żeby powstawały mury, żeby coś się działo, bo to by byłaby właśnie ta motywacja dla mnie przed kolejnymi igrzyskami, że po prostu będę mógł trenować i realizować większość przygotowań w kraju, nie będę musiał wyjeżdżać i przede wszystkim dalsze pokolenia będą miały lepsze warunki niż ja. No właśnie, a młodzież chce trenować? Myślę, że chcę, tylko tak naprawdę musi mieć warunki, bo jeżeli polskie tory są mrożone końcem listopada, początkiem grudnia, to jest zdecydowanie za późno. Druga sprawa, no, zdaję sobie sprawę, że żadna przyjemność jest wykonywania treningów przy minus 15-20 stopniach, kiedy w hali lodowej może być plus 15 stopni, plus 10. To jest taka temperatura praktycznie w każdej hali lodowej jest zdecydowanie przyjemny. Jak przebiegają treningi do nowego sezonu, bo już w listopadzie w Japonii zaczyna się? Powiem szczerze, że jestem zadowolony, mimo tego, że była duża dezorganizacja. Te treningi są jak gdyby na dobrym poziomie. Starty kontrolne, które przejechaliśmy do tej pory, wskazują na to, że mimo tego, że była ta duża dezorganizacja, jest nieźle. Tak? Ja mam nadzieję, że będę starał się tą dyspozycją kierować jak najlepiej, żeby była w odpowiednim momencie, tak jak na igrzyskach w Soczi. A jakie są Pana cele na nowy sezon? Na nadchodzący sezon moje cele to zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata indywidualnie. Mam nadzieję, że się to uda. Dziękuję bardzo za wywiad. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.